Witam wszystkich oglądających, właśnie już się będzie rozpoczynać hańba dla biskupia. Także tutaj już, drodzy Państwo, są miszki pozawieszane, już się pomału ludzie zbierają, także transmisja zaczęta jest wcześniej. Także niedługo i też jest tutaj strajk kobiet. To też tu widzę. Także... Poszukuję mojej pomocy. Także tak to wygląda. No i czekamy na rozpoczęcie tej transmisji, tego wydarzenia, bo transmisja już zresztą odpalona jest, tylko czekamy na rozpoczęcie tego wydarzenia. Jesteśmy pod kurią Miodowa 17 przez 19, sorry. Także udostępniajcie transmisję bieżąco. Także czekamy, aż się rozpocznie. To jest zgromadzenie, także dosyć, powiem, jest dużo mediów, dużo ludzi, ale jeszcze nie rozpoczęło się, tak powiem szczerze, to zgromadzenie, nie ma osoby przemawiającej. Także pokażę wam, żebyście zobaczyli. Też jest tutaj policja. Jesteś Sebastian z mediów. Cześć, pozdrawiam wszystkich. Jest Włodek Ciecha, jak widzicie. Czekamy, aż się to wszystko rozpocznie. Także media też są. Tak to właśnie wygląda, czekamy na rozpoczęcie tego wydarzenia. Ale jeszcze nikt nie przemawia przez mikrofon, nie wiem. Organizatorzy coś nawalają. Dzień dobry Państwu, powoli zaczynamy. Ja bardzo bym prosiła Panów policjantów o wstrzymanie ruchu już dobrze, bo chcielibyśmy wejść na jezdnię. Tutaj ciężko jest stać na tym wąskim chodniku. Nie, to jest
już możemy wchodzić na jezdnię. Zapraszam na środek jezdni, przed bramę, bo tam jest z boku niewygodnie nas słuchać. Ja się nazywam Bożena Przyłuska, reprezentuję Stowarzyszenie Kongres Świeckości i Warszawski Strajk Kobiet. Niniejszym rozpoczynam dzisiejsze zgromadzenie. Mam ogromną prośbę o nieużywanie materiałów pirotechnicznych, o niestosowanie tutaj żadnych nietypowych zachowań, słuchanie poleceń policji, reagowanie na nasze polecenia, czyli polecenia organizatorek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj w związku z konferencją prasową, którą zorganizował Episkopat 14 marca, w związku z opracowanym tak zwanym raportem na temat pedofilii w polskim kościele. To raport powstał na żądanie papieża Franciszka. Najmniej nie powstał z potrzeby rzetelnego zbadania problemu. I nie był to raport, lecz zwyczajna kwerenda, w której wzięli udział lub nie szefowie poszczególnych jednostek Kościoła, które zostały zapytane lub nie o to, czy na ich terenie dochodziło na przestrzeni ostatnich 30 lat do przypadków pedofilii. W wyniku tego raportu kwerendy dowiedzieliśmy się, że pedofilia w polskim Kościele jest zjawiskiem marginalnym, że dotyczy mniej niż 1% duchownych. No jest to dość zaskakujące, biorąc pod uwagę to, że we wszystkich krajach, w których wybuchły skandale pedofilskie w kościołach, odsetek ten wynosił między 4 a 7, a nawet 8% duchownych, wszystkich duchownych. No my jesteśmy bardzo szczególni, my jesteśmy najlepsi, my jesteśmy wspaniali i chyba nas ten problem nie dotyczy. A jednak. Chciałabym na początek oddać głos ofierze księdza pedofila i ofierze całego systemu ochrony księży pedofilów w kościele. Chłopcu, który jest w wieku mojego syna i jest to dla mnie zupełnie jeszcze bardziej wstrząsające wyznanie, to co słyszę z ust kogoś tak młodego, kto mógłby być moim dzieckiem? Posłuchajmy. Zacznę może od kilku wiadomości, które dostaję praktycznie codziennie od znajomych, od nieznajomych. Lecz się na głowę człowieku, weź się ogarnij, płaczesz o byle co, a nikogo i tak to nie obchodzi. Jeju, jeju, jeśli chciałeś, to masz. Chłopie, miałeś 13 lat i się dałeś, nie mogłeś uciec. Gdzie ucieknie 13-letnie dziecko w samochodzie z 33-letnim księdzem na środku pola?
Nie widać samochodów, nie widać latarni, nie widać domu, gdzie ma uciec takie dziecko. Ksiądz jako autorytet, ministranta i większości ludzi. Ksiądz, który wkłada ręce w spodnie 13-latka, który analizuje się jego ręką, który wkłada mu w palce odbyt, który robi jeszcze perfidnie zdjęcia na koniec. Szokuje mnie cały czas stanowisko biskupa naszego Andrzeja Czai. Cierny biskupie, mój szacunek do ciebie nie istnieje w tym momencie. Nie istnieje. Wszystkie twoje kłamstwa, wszystkie twoje zaprzeczenia, które robisz, przyjeżdżasz do naszej parafii w Mielnicy. Otwierasz drogę krzyżową. Przepraszasz parafian za to, co się stało. Kiedy przeprosisz mnie? Po co przepraszasz parafian? Ja naprawdę z całego serca wam współczuję, waszego bólu, waszego żalu, jak jesteście napastowani, napiętowani przez ofiary, przez nas, dzieci molestowane, gwałcone przez księży. Jak ja słyszę w radiu, w telewizji, jak wy cierpicie z tego powodu. Co my mamy powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Co Marek ma powiedzieć? Co my mamy powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Co Marek ma powiedzieć? Nie przepraszaj parafian za to, co się stało, ale przeproś ich, że przez tyle lat okłamywałeś parafian, okłamywałeś proboszcza, mówiąc, że przenieśliście go ze względu na jego stan zdrowia. Ludzie przez tyle lat codziennie przed poranną mszą świętą odprawiali różaniec za tego księdza. Modlili się, prosili o zdrowie dla niego. Ani razu nie usłyszałem modlitwy za mnie, za inne ofiary. I te modlitwy trwają do dzisiaj. Jak ta cała sprawa wyszła, ludzie dalej są w stanie modlić się za sprawcę. Ty, biskupie, przyjedziesz do naszej parafii. Ty masz wielkie pole manewru. Radio, telewizja, gazety. Masz odgórnie narzucone, co musisz mówić. Jak postępować, jak zachowywać? Ludzie wierzą, że to wychodzi z twojej inicjatywy. My nie mamy żadnego pola manewru. To ja jestem napastowany przez innych ludzi. To ja jestem szykanowany, ja jestem wyśmiewany. Chcę tu kilka cytatów naszego biskupa przytoczyć. Podczas drogi krzyżowej w piątek w naszej parafii przybywam do was jako biskup Kościoła, aby najpierw przeprosić was za to zło, które was dotyka. Najpierw zakrada się jakiś bakcyl, jakieś schorzenie duszy. Nie, to nie jest schorzenie duszy, to jest pedofilia. Nazywajmy w końcu rzeczy po imieniu. To, czego dopuścił się wikary, cytuję, to akt świętokradztwa. Znieważenie Chrystusa, jego ciała. Nie. To nie jest znieważenie Chrystusa. To jest... To jest zbrodnia. Akt pedofilny jest gwałtem. Pedofilia jest zbrodnią, nie grzechem. Pedofil jest przestępcą. Osoba, która doświadcza gwałtu, jest ofiarą, a nie poszkodowanym. A kto kryje sprawców pedofilii, jest współwinny zbrodni. Stoimy teraz przed pałacem, który rozciąga się na tysiącach metrów kwadratowych. Nie biednym pałacem.
I cieszymy się, że możemy tu stać, możemy zablokować ruch, stać przed bramą miłościwie nam panującego arcybiskupa Nycza. Rozum podpowiada, że jeżeli są przesłanki do tego, żeby podejrzewać, że w jakiejś instytucji dzieją się przestępstwa i są w sposób systemowy kryte, powinny wkroczyć organy ścigania, powinny mieć dostęp do wszystkich dokumentów, które mogą pomóc wyjaśnić sytuację i powinny poprowadzić postępowanie. Ale tak się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy do tego prawa. Nasze państwo nie ma do tego prawa. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że i konkordat, i konstytucja zapewnia Kościołowi tak zwany bilateralizm stosunków z państwem? Co to oznacza? To oznacza, że Kościół nie jest państwem w państwie. Kościół jest państwem o równym statusie do naszego państwa. I aby mieć dostęp do jego akt, państwo musi to z Kościołem uzgodnić. Jednocześnie my wszyscy karmimy tą instytucję, która jest państwem z siedzibą w Watykanie i która wysyła swoje dochody do Watykańskiego Banku wszelkimi możliwymi owocami naszej pracy, zniżkami na zakup ziemi, pieniędzmi, które dotują ich inwestycje, możliwością przejęcia tak zwanego cmentarnego biznesu w całości, choć chowanie zmarłych jest w gestii samorządu, ale to jest bardzo teoretyczne. Tylko 12% naszych cmentarzy jest w rękach samorządów. Reszta jest w rękach Kościoła. Kościół czerpie z tego gigantyczne zyski. A w takich sytuacjach jak dzisiejsza, my sobie możemy tutaj stać przed tym pałacem remontowanym za dotacje unijne, przed siedzibą hierarchów, którzy szczują na Unię Europejską, którzy kryją zbrodniarzy w swoich szeregach, nie tylko pedofilów, ale też tych, którzy wykorzystują osoby zależne, na przykład zakonnice. I my sobie tutaj możemy, wiecie państwo, co zrobić? Wsadzić misie w kraty tej bramy. Ale, uwaga, chciałam powiedzieć, że zostałam ostrzeżona, że to jest wykroczenie. Te misie, które tu zostawiamy, to jest moje wykroczenie. I ja to biorę na siebie. Z ochotą. I jestem jeszcze bardziej wściekła z tego powodu, że tak funkcjonuje to państwo i nie spocznę, dopóki Kościół ma taką pozycję w tym państwie, że może popełniać zbrodnie i jest to bezkarne. A teraz chciałabym prosić o głos Agatę Dituszko-Zyglewską, która jest współtwórczynią mapy kościelnej pedofilii i która na pewno ma dużo do powiedzenia dzisiaj jeszcze państwu. Dzień dobry. Ja jestem też współautorką raportu o tuszowaniu kościelnej pedofilii i o przenoszeniu sprawców przez polskich biskupów. Ten raport w lutym razem z Janną Szering-Wielgu, z Markiem Lisińskim, Anną Frankowską zawieźliśmy, jak pewnie wiecie, do Watykanu i przekazaliśmy papieżowi. Polski episkopat odpowiedział na ten raport, odpowiedział organizując konferencję. I myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy wszyscy zapamiętali, co hierarchowie polskiego Kościoła katolickiego powiedzieli na tej konferencji w odpowiedzi na raport o ich odpowiedzialności za tuszowanie gwałtów i molestowania dzieci. Pierwsza wiadomość, jaką usłyszeliśmy, to taka, że arcybiskup Gądecki i arcybiskup Jędraszewski, obaj obecni w naszym raporcie, w dalszym ciągu są
władzami episkopatu. Zostali ponownie wybrani po tym, kiedy nasz raport trafił do papieża. Myślę, że to jest bardzo konkretna odpowiedź dla nas wszystkich. Kolejne odpowiedzi. Arcybiskup Jędraszewski nazwał takie osoby jak my, które walczą o to, żeby kolejne dzieci nie były gwałcone i molestowane przez bezkarnych sprawców i chcą polityki zero tolerancji wobec gwałcicieli dzieci, porównał takie osoby jak my do nazistów, którzy spowodowali Holokaust, i do stalinistów, którzy zabijali wrogów ludu. Jako ofiary kościelnej pedofilii wskazał innych księży, tych, którzy cierpią z powodu ataków na Kościół i z powodu tego, że wokół Kościoła dzieje się tak źle. Nakazał też miłosierdzie, miłosierdzie wobec sprawców. Arcybiskup Gądecki powiedział o tym, że sformułowanie pedofilia w Kościele nie powinno padać w sferze publicznej, ponieważ to sformułowanie sprawia, że ludzie mają mniejsze zaufanie do Kościoła. Nie bezkarność gwałcicieli dzieci, tylko użycie sformułowania pedofilia w Kościele według arcybiskupa Gądeckiego. Arcybiskup Gądecki powiedział też o tym, że problemem jest edukacja seksualna. Hańba! Czyli problemem jest to, że dzieci mogą się dowiedzieć w szkole o tym, od nauczycieli, co to jest zły dotyk, jak rozpoznać pedofila, jak rozpoznać, że jakiś dorosły przekracza wobec dziecka granice, których nie może przekroczyć, i do kogo zwrócić się wtedy o pomoc. Polscy biskupi nie chcą, żeby dzieci miały taką wiedzę. To jest bardzo ważna wiadomość dla wszystkich polskich rodziców. I aktywnie walczą przeciwko temu, żeby dzieci mogły tę wiedzę zdobywać. Niestety nasze państwo pod naporem Kościoła wspiera tę drogę, chociaż od 1993 roku w ustawie o planowaniu rodziny zapisano, że zajęcia z wychowania seksualnego, czyli edukacja seksualna, po prostu mają być w szkole. Nie jako zajęcia dodatkowe i nieobowiązkowe. Mają być w szkole. Od 93 roku tego zapisu nie wprowadzono w życie, bo on zawsze przeszkadzał Kościołowi. Muszę na sekundkę przerwać. Przepraszam bardzo, bardzo poproszę funkcjonariuszy policji o pomoc przy usunięciu jednego z uczestników zgromadzenia. Który na głos komentuje i przeszkadza. Mamy właśnie prowokatora PT.pl, który prowokuje ludzi. Prowokator PT.pl właśnie poszedł przed chwilą z policją. Antoni, drodzy Państwo. Proszę Państwa, usuwamy w tej chwili ze zgromadzenia osoby, które reprezentują serwis pyta.pl, który przy ostatnim wydarzeniu organizowanym przez Warszawski Strajk Kobiet przyszły specjalnie, żeby rozrzucić puszki piwa i udowodnić w ten sposób, że my, organizatorki z Warszawskiego Strajku Kobiet, urządzamy w centrum miasta popijawy na ulicy. Także proszę zrozumieć, się nie niepokoić. Powiem jeszcze tylko kilka słów o opracowaniu, które przygotował polski episkopat i polscy hierarchowie i przedstawił podczas konferencji, o której mówię, który też stanowi dla nas bardzo konkretną odpowiedź na temat tego, jak Kościół zamierza walczyć z problemem przemocy seksualnej wobec dzieci dokonywanej przez duchownych. W tym opracowaniu, jak już mówiła przede mną Bożena Przyłuska, podano pewne suche liczby, bardzo niskie, bardzo nieodpowiadające podobnym statystykom w innych krajach, zdobyte w sposób, który sprawia, że ten raport jest nieweryfikowalny, bo zdobywano je w diecezjach, każdy mógł przysłać właściwie co chciał. My nie dowiadujemy się z tego raportu, z jakich diecezji pochodzą jakie dane. Więc nie dowiadujemy się, gdzie ten problem jest duży, gdzie jest mały, jak to się ma do danych na naszej mapie kościelnej pedofilii. Nie możemy tego w żaden sposób sprawdzić. Księża badacze nie zainteresowali się też kluczowymi sprawami i nie zadali kluczowych pytań. Czyli na przykład,
w jaki sposób sprawcy docierali do dzieci. Czy docierali jako katecheci, czy docierali jako proboszczowie opiekujący się ministrantami, czy docierali jako księża wożący dzieci na obozy letnie, pielgrzymki, opiekujący się dziećmi z domu dziecka. Nie dowiemy się tego z tego raportu. A skoro nie możemy się dowiedzieć tego, to znaczy, że nie ma jak przygotować właściwej profilaktyki i ochrony dzieci. My z naszej mapy kościelnej pedofilii wiemy niestety, że dosyć duża grupa sprawców to są ci, którzy docierają do dzieci właśnie poprzez to, że są wpuszczeni do szkoły, po prostu są katechetami. To jest bardzo ważna wiadomość. Kościół powinien opracować chyba jakieś konkretne metody weryfikowania tych ludzi. W naszym państwie jest tak, że w szkole publicznej jest jeden przedmiot niekontrolowany przez MEN, którego program jest niekontrolowany przez MEN, którego nauczyciele nie mają przygotowania pedagogicznego i nad którymi dyrektor nie ma żadnej kontroli. To jest szkolna religia. I jak widzimy z mapy kościelnej pedofilii, ten przedmiot sprawia, że do szkoły mogą również trafić sprawcy, molestatorzy i gwałciciele. Chyba coś z tym trzeba zrobić. Nie zrobi tego Kościół. Wiemy to po tej konferencji, po tym, co Państwu powiedziałam, chyba nie macie co do tego żadnej wątpliwości. Adresatem naszych rekomendacji i naszych żądań głównym jest Państwo, bo to Państwo musi zmienić stosunki z Kościołem, musi sprawić, żeby ta organizacja nie była ponad prawem, żeby sprawcy, którzy są księżmi, byli traktowani tak samo jak inni sprawcy, żeby ci, którzy kryją sprawców, którzy są księżmi, ich zwierzchnicy, byli traktowani jak inne osoby, które kryłyby sprawców przestępstw. Dlatego namawiam Was wszystkich, żebyście zwracali swoje żądania do Państwa w tej sprawie, żebyście nas w tym wsparli, bo to politycy muszą zmienić prawo, bo to dyrektorzy szkół muszą nie zgadzać się na to, żeby trafiały do nich osoby, o których oni nic nie wiedzą, bo to MEN musi popracować nad tym, żeby kontrolować wszystkich nauczycieli, którzy są w szkole i którzy mają dostęp do wrażliwych danych dzieci. Pamiętajcie, musimy zmusić Państwo do tej zmiany, bo to Państwo pozwala jednej religijnej instytucji być absolutnie ponad prawem, co pociąga za sobą od wielu lat krzywdę dzieci. Teraz zapraszam do mikrofonu Ninę Sankari z Fundacji imienia Kazimierza Łuszczyńskiego. Dzień dobry Państwu. Miałam mówić krótko i postaram się dotrzymać słowa. Usłyszeliśmy dzisiaj wstrząsające świadectwo ofiary pedofilii i bardzo przejmujący komentarz do tego Bożeny Przyłuskiej. Co można po tym powiedzieć? Z wyjątkiem tego, że pedofilia to zbrodnia i musi być karana jak zbrodnia. A zbrodnia ukryta to zbrodnia popełniona ponownie. Ten człowiek, którego tu słyszeliśmy, cierpi ciągle i ciągle, ponieważ nie dostał ani moralnego, ani żadnego innego zadośćuczynienia, nie usłyszał nawet przepraszam. Dlatego Fundacja imienia Kazimierza Łuszczyńskiego już od 2 lat wspólnie z innymi organizacjami bierze udział w kampanii przeciwdziałania pedofilii. Popieramy ten protest z jego tytułem Hańba, ale hańba to kategoria moralna. Bez tego się nie obejdzie, bez tego moralnej oceny tych zbrodni oczywiście nie możemy się obejść, ale to nie wystarczy. Powtórzę to, co już tu mówiły koleżanki, a co ja też już od dłuższego czasu mówię. Tu nie chodzi tylko o kwestię moralną. Mamy prawo powszechne i ono nie może być podporządkowane prawu kanonicznemu. Ta autonomia, którą niestety mamy w Konstytucji, autonomia Kościoła i państwa, nie oznacza wykluczenia spod kodeksu karnego przestępstw pospolitych. Pedofilia to jest przestępstwo pospolite, tyle że bardzo obrzydliwe. I teraz od nas, od społeczeństwa zależy, czy będziemy w stanie zmienić to, co się dzieje i co zostało opisane. To panowanie Kościoła nad naszym państwem,
czy i do tego okazją już będą najbliższe wybory. Ja się nie mieszałam nigdy do polityki, sama w niej nie uczestniczę aktywnie, natomiast namawiam i będę namawiała wszystkich, żeby w następnych głosowaniach jednym z kryteriów podstawowych dla suwerenności tego państwa i dla sprawiedliwości w tym państwie było pytanie, czy jesteś za rozdziałem Kościoła od państwa i czy jesteś za tym, żeby państwo polskie było w pełni suwerenne. Dziękuję. Chciałam jeszcze a propos tego, co Nina powiedziała, dodać, że co prawda oczywiście pedofilia jest przestępstwem. Nie użyłabym słowa pospolitym, tylko raczej podłym, wyjątkowo podłym przestępstwem, które niszczy ludziom życie. Ale tak, ale myślę, że jeszcze większym przestępstwem jest krycie pedofilii i chronienie się tajemnicą spowiedzi. Biskupi nawet dzisiaj mówią publicznie, wprost, że nie zamierzają łamać tajemnicy spowiedzi. I wszystkie wyznania o czynach pedofilskich przekazane w konfesjonale pozostaną w konfesjonale. I chciałabym w związku z tym zaprosić przedstawicielkę organizacji katolickiej, to jest Fundacja Wiara i Tęcza, żeby odniosła się w dwóch słowach do tego, co właśnie powiedziałam. Zapraszam Uszi Pawlik. Dzień dobry Państwu. Ja przyszłam tutaj jako zupełnie szeregowa katoliczka, wcale nie zamierzałam się wypowiadać. Chciałam tylko sprostować, Wiara i Tęcza jest organizacją chrześcijańską, ekumeniczną. Ale to nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Ja tutaj występuję jako rzymska katoliczka. I chciałam Państwu powiedzieć, że my jako świeccy mamy naprawdę dość naszej postawy obłudy naszych hierarchów. Oczywiście nie mogę mówić za wszystkich, ale wśród świeckich rzymskiego kościoła katolickiego są inicjatywy, które mają pomóc ofiarom przestępców seksualnych, których kryje nasz Kościół. Istnieje taka inicjatywa. Chciałabym, żebyście o niej wiedzieli, żebyście o niej usłyszeli. Nazywa się Zranieni w Kościele. Nie mam z nią nic wspólnego, ale bardzo głęboko ją podziwiam. Są to świeccy katolicy, którzy chcą wysłuchiwać w telefonie zaufania tych, którzy nie mają odwagi czy siły pójść do przedstawicieli władz publicznych, ale chcą porozmawiać o swojej krzywdzie. Chciałbym, żebyście wiedzieli, powtarzam, świeccy katolicy mają naprawdę bardzo dosyć. Ja wierzę, że ten ferment, który w tej chwili powstaje w naszym Kościele, że on przyniesie zmiany i przyniesie też zmiany na szczytach jego władzy. Dziękuję. Nasze dzisiejsze wydarzenie jest częścią większej całości, którą organizuje Ogólnopolski Strajk Kobiet. Dzisiaj pikiety odbywają się pod 20 bodaj diecezjami. I chciałabym prosić, żeby Marta Lempart opowiedziała o tym, jak to wygląda gdzie indziej. Dzień dobry, Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet. Ja oczywiście skomentuję tę wypowiedź przed chwili i zachęcę katolików świeckich, zróbcie coś ze swoim kościołem. Telefon zaufania to jest początek. Podpowiem, że w Niemczech, kiedy jeden z arcybiskupów sprzeniewierzył pieniądze kościelne, wierni protestowali tak długo, aż został odwołany. Zróbcie coś ze swoim kościołem, zróbcie coś ze swoimi biskupami, pikietujcie, demonstrujcie, odwołajcie ich. Może to jest przykre to, co mówię, ale skoro macie dość, to pokażcie to fizycznie, tak jak my to pokazujemy na ulicy. Wreszcie, zróbcie coś ze swoim kościołem, zróbcie coś ze swoimi biskupami, odwołajcie ich, powiedzcie im, że mają odejść, zróbcie tak, żeby odpowiedzieli za swoje zbrodnie. Inaczej nadal w nich uczestniczycie, przykro mi bardzo. Ogólnopolski Strajk Kobiet, w imieniu którego będę mówić tutaj, wspiera akcję Fundacji Nie Lękajcie Się, wspiera działania Joanny Schöring-Wielgus, która tu jest z nami, Agaty Tituszko, no i przede wszystkim Marka Lisińskiego i ludzi z fundacji. Byłyśmy przy akcji, organizowałyśmy akcję Baby Shoes Remember, organizowałyśmy akcję Wierzymy Ofiarom.
To jest jeden z naszych postulatów. Naszym postulatem jest powołanie niezależnej komisji do spraw zbrodni pedofilii w Kościele. To jest jeden z naszych postulatów. I nie będę mówić tu o żadnych innych, dlatego że w tym działaniu, w tej sferze, w tym zakresie pełnimy rolę wyłącznie służebną. I to jest zaszczyt dla nas, że możemy wspierać Fundację Nie Lękajcie Się. I to jest zaszczyt dla nas, że nasze siły, nasza energia, nasze możliwości, nasze zasięgi, nasza praca może iść na tak szczytne działanie, w tak szczytnym celu. Ale dziękujemy Fundacji Nie Lękajcie Się za to, że to zaczęła i że mamy kogo wspierać i że mamy kogoś, kto ten potworny ciężar na co dzień niesie. I deklaruję, tak jak wcześniej, że będziemy z wami, będziemy was wspierać całą naszą mocą, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, zawsze, kiedy będziecie nas potrzebowali. Myślę, że to jest o tyle ważne, że my wyzwanie panom biskupom rzuciłyśmy już dawno i że my widzimy to od strony instytucji, potężnego podmiotu, który krzywdzi ludzi, który czyni zło i który za nie nie odpowiada. My się panów nie boimy. Fundacja Nie Lękajcie Się i ofiary zbrodni pedofilii w Kościele i ofiary zbrodni biskupów chroniących sprawców pedofilii w Kościele mają za sobą rzesze kobiet i mężczyzn, którzy się nie boją. Struktury biskupów, episkopatu, całej tej władzy. Nie boimy się was, więc tak, wy lękajcie się. Bo to jest dopiero początek i my nie odpuścimy. To nie jest tak, że to się wyciszy, że powołacie sobie jakieś zespoły i będziecie sobie zwoływać jakieś konferencje. Za każdym razem nas spotkacie. I tych 19 z listy Fundacji Nie Lękajcie Się dopilnujemy, żeby wasze nazwiska były ciągle i wszędzie. I wszyscy będą je znali. Wasze nazwiska jako zbrodniarzy pomagających sprawcom pedofilii w Kościele. Jesteście zbrodniarzami. Panowie Jezierski, Gołębieski, Gulbinowicz, Nycz, Hoser, Stefanek, Zięba, Michalik, Tyrawa, Jędraszewski, Wątroba i tak dalej. Te nazwiska przejdą do historii i ja w imieniu również Ogólnopolskiego Strajku Kobiet obiecuję, że dopilnujemy tego. Dziękuję bardzo. A ja dodam, że w imieniu Kongresu Świeckości, który stara się zintegrować wysiłki różnych środowisk, które się nie godzą na to, co się dzieje wokół Kościoła w Polsce, nie spoczniemy, dopóki nie doprowadzimy do końca do wyjaśnienia sprawy pedofilii, finansów Kościoła, jego nieuzasadnionych przywilejów, jego konszachtów z władzą, jego sojuszów politycznych. Tak być nie może. Kryzys Kościoła już się rozpoczął i będzie tylko postępowo, a my będziemy mu pomagać. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj i rozwiązuję to zgromadzenie. Thank you.
Także tak to właśnie wygląda. Zgromadzenie się zakończyło. No i tu widzimy właśnie miski wiszą. Uwaga, stój Agnieszka. Bo ona chce podjechać. Dobra, już. Proszę nie dzwonić miejsce. Halo? Proszę nie dzwonić miejsce. Agata, widzisz to? Agata, Agata. Zapraszamy. Dobrze, nie wiesz, dobrze, nie wiesz, nie. Przepraszam. Po drodze z samochodu mam tekst. Teatralkowy? No dobrze. Tam Marsz Życia? Także ludzie, drodzy Państwo, wieszają cały czas misiaki na bramie kurii, co jest to widoczne przez wszystkich, którzy są na transmisji na żywo. Tak to właśnie wygląda. Czekaj, stój. O, przełożę na to. A. Tylko bez uśmiechu, bo to nie jest wiele. Dziękuję bardzo. To jest na klucie nam wszystkim w twarz i powiedzenie, mamy was widzieć, będziemy dalej robić to, co robimy i nic wam do tego. Nie może tak być, nie zgadzamy się. Dziękuję. Ja bardzo popieram to, co robicie, naprawdę już. Mnie też już na pewno nie lubią się, żeby już chyba ze cztery robiłam materiały. Ale dobrze, ale mówi się o tym. Mówi się o tym, to jest chyba tak, jak teraz to się jeszcze nie mówi. Dobra, zresztą słuchajcie, dzięki, że jesteście, że oglądacie. Chyba się wybieram na tą literadę. Zrobię wam transmisję. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Zrobię jeszcze zdjęcie. Nie, to nie możesz. No. O, się poruszył. Się zdenerwował.
Co? Mam tego misia w przedszkolu. Że co? A, rozumiem. A potem będą mandaty wystawiać. Organizatorkę, która jak sama powiedziała, bardzo chętnie. A ty masz coś do powiedzenia przed kamerą? Nie. Nic ciekawego właściwie. Dobra. Ciekawe rzeczy mówili. Dobra, słuchajcie, kończę tą transmisję. Jestem przed kurią, przed bramą, także pokazałem wam tutaj te miszki. A może jeszcze spróbuję machnąć kamerą na tą kartkę, bo to i tak idzie na YouTube'a. A więc niech to idzie. Dobrze, słuchajcie, kończę transmisję. Tutaj spod kurii na Miodowej odbyło się hańba biskupia, pedofilia w kościele, także to tylko tyle na razie. Dzięki, że byliście, oglądaliście, jesteście kochani, zostawcie lajka na lajka na fanpage Telewizja Obywatelska TV. Także dziękuję za wszelkie opinie, które wystawiacie. A 15 zrobię literatę dla wszystkich. Idziesz tam? Idę, wszyscy idą. A co za wydarzenie? No to idź, to zobaczysz. Idzie i pan mi to będzie wypisywał, kiedy będę napisał dalej, dobra? Bo skoro już lecimy z jednego paragrafu... To jeszcze co? Ja się nie... Odejdź, proszę.